24 czerwca w Wieleniu odbył się festyn rodzinny pod nazwą Powitanie Lata. W czasie imprezy swoje umiejętności prezentowały dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Uczestnicy mogli wziąć udział w pokazie iluzjonistycznym oraz konkursach sprawnościowych. Zainteresowaniem cieszył się również pokaz ratownictwa wodnego. 21 czerwca podczas sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego miała miejsce prezentacja oraz wręczenie nagród uczestnikom konkursu Start Młodzi Przedsiębiorcy. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy i promowanie podstaw na temat przedsiębiorczości. Zadaniem uczestników było opracowanie biznesplanu swojej działalności gospodarczej. Zwycięzcą konkursu została Patrycja Tomaszewska, która stworzyła plan działalności agroturystycznej pod Bocianem. Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego zarządowi zostało udzielone absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Przed głosowaniem starosta Janusz Frąckowiak przedstawił szczegółowe sprawozdanie, a potem nastąpiło odczytanie opinii komisji stałych. 13 z 15 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium. Radny Antoni Janik był przeciw. Od kwietnia do czerwca trwały prace remontowe sali wiejskiej w Adamowie. Inwestycja kosztowała niemal 68 tysięcy złotych. Modernizacja obejmowała rozbiórkę pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów oraz budowę nowej pochylni z balustradami. Obiekt rozbudowano także o budynek gospodarczy, wiatrołap i drewniane zadaszenie nad wejściem. 30 czerwca na boisku sportowym w Radomierzu został zorganizowany pierwszy powiatowy turniej wsi. Do rywalizacji stanęło 10 reprezentacji sołectw z powiatu wolsztyńskiego. Uczestnicy musieli wykazać się dużą sprawnością fizyczną i opanowaniem, aby zwyciężyć w konkurencjach niesienia jajka na łyżce, skakania w workach czy trafiania gwoździem w dziurkę od butelki. Na najmłodszych czekało wiele innych atrakcji.